Uroczystość wręczenia stypendiów Świętego Mikołaja odbyła się 22 listopada. Uczestniczymy już czwarty rok tej fundacji i no myślę, że fajnie, przyjemna rzecz dla dzieci, dla szkoły i przede wszystkim wychowawczo. Te wzorce nawet chociażby, te dziewczyny będą wzorcami dla innych uczniów i myślę, że to jest godne właśnie, godne tej pochwały dla tych dziewczyn, ale i cieszymy się, że jesteśmy w tej fundacji, możemy przydzielać stypendium i oby jak najdłużej one były. Tradycyjnie już Fundację Świętego Mikołaja wspierają lokalne firmy, dzięki czemu więcej uczniów może otrzymać stypendia. Jest taka piękna historyczna tradycja, że jeżeli w mieście jest bogaty zakład albo bogaty mecenas, to najczęściej jest tak, że nie wydaje tylko pieniędzy na siebie, ale też chciałby zrobić coś dobrego dla miasta, dla społeczeństwa i myślę, że to stypendium Świętego Mikołaja to jest świetna okazja, żeby podzielić się tymi pieniążkami, które mamy, żeby dzieci mogły dzięki temu realizować swoje pasje i marzenia, no i dlatego przystąpiliśmy do tego stypendium. Po młodym ludziom warto pomagać, szczególnie zdolnym. Uśmiech na dzieci wynagradza potem wszystko? Ja myślę, że wszystko wynagradza, uśmiech dzieci. Stypendyści poza doskonałymi wynikami w nauce uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych, a poza szkołą mają wiele pasji. Otrzymane stypendia to dla nich możliwość dalszego rozwoju. Wziąłem to stypendium, żeby rozwijać swoje umiejętności, bo jeżdżę konno, moje hobby i tak jakby moje marzenie się spełnia, jednocześnie dostając to stypendium, bo mogę sobie wykupywać lekcje, mogę sobie kupić różne rzeczy do jazdy i jestem bardzo z tego zadowolona. Na pewno jakaś część tych pieniążków pójdzie na nowe rolki, bo dawno mi się takie marzyły, takie moje wymarzone rolki, a reszta pójdzie na opłacenie jakby mojego dodatkowego angielskiego. Rolki, bo jesteś zawodniczką blooberów. Wiedziałam już o tym stypendium rok temu. Wiedziałam, że trzeba wziąć się do nauki, żeby mieć jakąś dużą średnią, a że akurat mi się trafiło, że miałam jakieś tam osiągnięcia na rolkach, to akurat się udało. Otrzymane przez dziewczęta stypendia to powód do dumy dla ich rodziców. Duma zapewne rozpiera, jak wychować stypendystkę. Oj, ciężko jest, powiem szczerze, bo dużo nakładów finansowych to wymaga, a i zaangażowania i naszego, no i wspierania dziecka. A czy musiała pani zachęcać córkę do nauki, do zajęć, czy to może wychodziła inicjatywa od niej? Nie, to inicjatywa wyszła od niej, bo byłyśmy kiedyś na zajęciach takich pokazowych i się to spodobało. Na początku to była taka zabawa, ale później ona jakoś takiego bakcyla złapała i wie, że już chce robić to. Z nauką też nie było problemu? Nie, z nauką nie. To był warunek właśnie, że nauka nie może w nauce gorzej wychodzić, a wtedy będzie mogła na to chodzić i jak na razie daje sobie świetnie radę.